Siema, siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj sobie usiadłam, dlatego że przyszła do mnie paczka i Wam ją pokażę, czy ja mam taki brudny obiektyw, czy mi się wydaje. Ogólnie teraz troszeczkę mnie się do Was odzywam, dlatego że po prostu mam więcej pracy. Pracuję 5 dni w tygodniu, często 6 dni w tygodniu, mam jeszcze do tego szkołę, więc wiecie jak to jest. No ale doszła do mnie paczka, słuchajcie, z Oceans Apart. Bo nawiązałam z tą firmą współpracę. Ja tą paczkę już otworzyłam, żeby sprawdzić, że na pewno wszystko jest ok. Przyszła w ogóle bardzo szybko, przecież ja mieszkam teraz w Stanach, ona przyszła w jakieś chyba 4 dni, coś takiego, więc wow, tego się nie spodziewałam, bo się bałam, że będę musiała czekać, nie wiem, jakiś miesiąc, tak jak się zdarzało, jak wysyłane były paczki z Polski, tutaj, to tutaj wow, naprawdę. No i ogólnie wybrałam sobie różne zestawy, i będę chciała Wam je tutaj pokazać, bo sama jestem ciekawa, nie przymierzałam tego, nie przeglądałam nawet tego, zobaczcie, tak to wygląda, tylko zajrzałam, czy na pewno wszystko, wiecie, się zgadza, jest ok i tak dalej, czy możemy nagrywać. No i się mega jaram, jestem podekscytowana, bo ogólnie oni mają różne fajne rzeczy na zasadzie takiej, że są to albo można, wiecie, używać tylko sobie stroje na siłownię, do ćwiczeń, da jakieś spacery, takie bardziej aktywne czynności, ale też można po prostu sobie w tym chodzić i właśnie ja tutaj różne wybrałam rzeczy, powiem Wam zresztą z jakim przeznaczeniem, tak pomyślałam, bo ja też po prostu lubię w takich rzeczach chodzić i myślę, że wiadomo, że tam na siłkę, czy jak będę szła, to sobie zabiorę, bo dla mnie najważniejsza jest wygoda. Zdecydowanie, zresztą Wy to wiecie na pewno. No i dzisiaj zrobimy sobie takie po prostu, wiecie, pierwsze wrażenie i tak dalej. Pokażę Wam te rzeczy dokładniej, a będę sobie testowała i na pewno jeszcze się do Was odezwę jakoś po prostu, nie wiem, przy okazji jakiegoś vloga czy coś, powiem Wam chętnie moje wrażenia już z takich dalszych odczuć. Myślę, że to jest też istotne w takich rzeczach, żeby właśnie na dłuższą metę je przetestować. Wyciągam pierwszą rzecz z brzegu, widzę, że to są spodnie. Fajny mają kolor, mam nadzieję, że tutaj nie przekłamuję, raczej nie, wszystko nagrywam w naturalnym świetle, więc powinno być ok. Co jest super, że widzę, że już jest kieszonka, ale dobra, to zaraz sobie na sobie przymierzę. Od razu mówię, że w sumie wezmę sobie jakieś takie majtki, żeby były w miarę ciemne, żebyśmy zobaczyli, czy prześwituje, czy nie. I teraz ja sobie założę od razu cały zestaw, który jakby tutaj był. Zobaczcie, do tego zestawu była też bluza, bardzo ładna swoją drogą, taka piaskowa, beżowa, coś takiego. Fajny ma krój, bo jest taka właśnie szersza, krótsza. Tutaj jest takim troszeczkę wyższym kołnierzykiem. I ściągane rękawy. I w ogóle podoba mi się, bo no wszystko ma to swoje logo, ale to logo jest za każdym razem troszeczkę inne. I zobaczcie, na przykład to jest takie ładne. Według mnie takie srebrne, takie gumowy jakby. I Jezu, ja się nie znam na tych rzeczach. Ale fajne. I M-kę. Bluzy wzięłam M-kę, żeby była troszeczkę większa, bo ja lubię luźniejsze bluzy. Zresztą Wy to wiecie, ja w ogóle lubię luźniejsze rzeczy. W sensie to, co ma być dopasowane, to ma być dopasowane. A to, co może być luźniejsze, to lubię luźniejsze. Te spodnie. Więc te kolory spoko wyglądają razem. Bardzo fajnie. Teraz jeszcze znajdę do tego ten top, który był w zestawie. O, mam go. Zobaczcie, to jest do tych leggingsów. I on ma też ciekawy krój. Właśnie starałam się mieć takie różne rzeczy, żeby przetestować różne, nie, że wiecie, jeden zestaw w różnych kolorach, bo to jest bez sensu, tylko jestem właśnie ciekawa bardzo tych rzeczy, dlatego wybrałam takie różne i tak on wygląda. No i sobie przetestujemy. I ja Wam powiem, to jest SK, ja ostatnio przytyłam. No, ostatnio przytyłam. Ale właśnie tam są, jest dużo różnych rozmiarów, spodnie też SK, bluza M-ka. Bo jakby tu też wiadomo, że ja uważam, że takie myślenie, że takie rzeczy, typu właśnie jakieś takie sportowe, odzież sportowa, jak to się tak mówi, są tylko dla osób, które rzeczywiście są totalnie wysportowane, mają wysportowane sylwetki, to jest słabe strasznie myślenie. No nie, no przecież to jest taka rzecz jak każda inna i dla każdego. I właśnie super jest to, że tu każdy sobie może to dopasować do siebie, więc ja uważam, że to jest bardzo ważne. I też Wam to mówię, żebyście tak nie myśleli, tak? Że nie wiem, że Wy nie ćwiczycie, nie macie jakiejś sylwetki właśnie wysportowanej, to nie. No bo ja sama nie mam. Nie można tak myśleć i nie można sobie tworzyć samemu w głowie jakichś takich barier, bo to jest bez sensu. Okej, więc ja się już ubrałam i już Wam pokazuję. Jak na razie nie zakładałam bluzy, bluzy mam tutaj i razem z bluzą ten zestaw to jest Freya Set Deluxe. Jeśli chodzi o top, no to ma on wypełniania. Nie, jest bardzo wygodny i właśnie w sumie ten krój jest bardzo spoko, jest taka bardzo duża swoboda, wiecie, ruchu. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale serio to jest bardzo spoko. Mam tutaj jeszcze metki, ale ogólnie tak, spodnie nie odstają mi w żadnym miejscu.
Wydaje mi się, że ciężko, żeby do kogoś nie pasowały, bo są bardzo takie uniwersalne, układają się dobrze. Materiał też jest ogólnie bardzo przyjemny. Tutaj zobaczcie, mi też nie odstają. Tak wam pokazuję, żebyście dobrze wszystko widzieli. Kieszonki są, to jest mega rozwiązanie. Bo zobaczcie, nawet jakie one są głębokie. Widzicie to? A na tyłku jest podwójny materiał. Wyczułam to właśnie, jak zakładałam. No i tutaj mamy tą bluzę. Zakładam. A, i ona, opatrzcie, ma tutaj ściągasz na dole. Fajnie, fajnie, fajnie. To jest git. Boże, jakie ja będę miała włosy zaraz potargane. O, no fajna, fajna. Taka trochę większa, luźniejsza. Ja tak lubię. I tutaj można sobie... A, i wam powiem ogólnie, ja mam 1,70 m wzrostu, tak dla osób, żebyście, które chciałyby sobie porównać, no nie? Czy na przykład na was to będzie git. Ogólnie nogawki mi sięgają idealnie. Troszeczkę mam nawet podciągnięte, a tak sobie podciągnęłam troszeczkę mocniej, ale są na mnie bardzo dobrej długości, więc mówię, 1,70 m ja mam. Na pewno plus minus, bo one są jeszcze rozciągliwe. Ale fajnie, słuchajcie, jaram się mega. Takie zestawiki są takie super. Bardzo lubię. Są przede wszystkim bardzo wygodne i bardzo uniwersalne. Będę szła niedługo do pracy. W ogóle nagrywam to rano, żeby mieć jeszcze światło. I tak bym chciała w czymś takim pójść. Ale muszę ten okropny strój do pracy zakładać. Tę koszulkę z maka, która jest taka żałosna. I jeszcze jakieś niewygodne spodnie. A, masakra, masakra. No dobra, i teraz obczajmy sobie kolejny... Kurde, czekajcie. Kolejny zestaw. I tutaj mam akurat pod ręką. Śliczny już w ogóle na pierwszy rzut oka. Bardzo mi się podoba. Jest z krótkimi spodynkami. Chciałam właśnie koniecznie jakieś takie wypróbować z krótkimi. I tak, top jest taki. Ma takie cienkie ramionczka. W sensie uważam, że czasem fajne, czasem są takie upały, że serio tylko o takich marzę. O, i tutaj będzie ciekawie, bo on jest jasny. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I były tam różne wersje kolorystyczne, tego takiego jakby tie-dye. Były też takie różowe, łososiowe, coś takiego, więc możecie sobie zobaczyć, ale ta jakoś, no tak wygląda jak taka chmurka, więc stwierdziłam, że biorę to. Tak samo górę mam S, jeszcze dla upewnienia sprawdzę, tak? No i tak wyglądają te spodenki. Też mają taki tutaj pas i to jest spoko, bo ten pas rzeczywiście fajnie trzyma. Tak uwielbiam zapach. Po pierwsze takiego nowego materiału, a po drugie, o Jezu, nie mogę. Zaciągam się po prostu. Wiecie, że ja uwielbiam zapachy, a zwłaszcza jakieś takie nowe rzeczy. Oh, mega, mega! I tu ten materiał jest trochę inny, on jest taki prążkowany. O, widzicie dobrze. Więc co, no przymierzam, przymierzam. A ten zestaw ogólnie właśnie, to wam jeszcze powiem nazwę, to jest Mika Summer Set. Zaraz, zaraz przyjdę, jak sobie go przymierzę. Dobra, słuchajcie, założyłam sobie ten zestaw. Mam nadzieję, że mi się jakoś nie wpina, ale chyba jest git. I ogólnie jest według mnie strasznie uroczy. No zobaczcie, tak mi się to podoba, że mega. I teraz tak, coś, o czym nie, to nie wiem, czy wy zwracacie ogólnie uwagę, ale ja zwracam, od kiedy zaczęłam chodzić na pole dance. A mianowicie takie topy, że nie kończą się pod pachą, tylko wcześniej. Zobaczcie, ja mam tutaj wolną przestrzeń i to jest bardzo spoko pod względem właśnie jak się ćwiczy czy coś, że jakoś mam wrażenie, że się mniej pocę wtedy, kiedy nie mam tego pod pachą, plus mam lepsze ruchy i czuję się w ogóle jakbym tego nie miała na sobie. Ja tak mam takie odczucia, nie wiem, może to są tylko moje, ale tak wam zwracam na to uwagę, że zarówno ten jak i tamten top nie kończyły się pod pachą, a tu widzę, że w kolejnym chyba też nie będzie się kończył, bo jest dokładnie praktycznie taki sam, ten sam materiał i tak dalej, więc no myślę, że to jest spoko opcja. I co mnie zadziwiło? Tutaj są, zobaczcie, takie antypoślizgi. Normalnie przy nogawkach, żeby nam te spodenki nie jeździły. I rzeczywiście nie jeżdżą. Widzicie to? Mega, kurde, o tym to ja w ogóle nie pomyślałam, że coś takiego może być. Nie spotkałam się z tym nigdy. Ten materiał jest ogólnie lżejszy, więc idealny na lato. Słuchajcie, jaram się, właśnie taki zestaw, jakiś chciałam coś takiego, że wam pokazuję. On ma właśnie lżejszy, cieńszy materiał, ale dalej nic mi nie prześwituje, więc git. Można sobie to nosić na dwa sposoby. Ja takie spodenki wolę sobie troszeczkę zawsze podciągnąć wyżej, niż mieć tak, takie, wiecie, ściągnięte. Czuję się wtedy wygodniej. No i tak to wygląda. Pokazuję wam tutaj, żebyście wszystko dobrze widzieli. Ok, kolejny set, który wam pokażę, to jest Nature Set. I zobaczcie, mamy tutaj taki top, bardzo podobny do tego, co mam teraz na sobie. Taki niebieski. I
do tego długie spodnie, tylko że długie, więc jestem bardzo ciekawa, bo będą inne niż tamte długie, więc sobie zaraz przymierzymy. No one są lżejsze, ten materiał jest taki, zobaczcie jakie jest rozciągnięte, w ogóle te spodenki się wydają takie malutkie, jak ja mam w nie wejść, no nie? Ale zobaczcie jakie to jest rozciągliwe, więc myślę, że na spokojnie. Jeśli chodzi o rozmiary, no to tak samo eski. Okej, więc mam już na sobie ten zestaw. Czekajcie, źle to położyłam. Lubię jak są te pasy, zobaczcie, one fajnie podkreślają talię, bo one tak tutaj opinają, no fajnie, fajnie. Ten top jest troszeczkę inny niż poprzedni, ale bardzo podobny. Różnica jest też taka, że ten nie jest regulowany, ale i tak mi pasuje bardzo dobrze. Co do nogawek, to również długość jest fajna. A właśnie wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo wszystkie linki macie w opisie do tych zestawów, które wam tutaj pokazuję. Więc możecie sobie zerknąć. No i gdybyście się zdecydowali, żeby kupić, to mam oczywiście dla was specjalny kod rabatowy i wam tego napiszę, to jest Julia YouTube razem, jakby pisane z dużych liter. To działa tak, że jeżeli wydacie minimum 319 zł, to macie do wyboru dwa prezenty, czyli wychodzi na to, że macie jakby dwa sety w cenie jednego. Więc na pewno jest to kuszące, kuszące. Ja w ogóle strasznie lubię oglądać takie filmy zawsze przed zdecydowaniem się na jakiś zakup, dlatego mam nadzieję, że to będzie pomocne. Staram się wam zwrócić uwagę na jakieś takie rzeczy, które od razu przykuły moje oko. Ogólnie uważam, że to jest spoko, wtedy nie kupujecie tak w ciemno. Dobra, teraz kolejny zestaw. Uwaga, uwaga. Patrzcie, mam tutaj bluzę. Normalnie bluza taka duża, czarna. A i teraz, żebyście wy to zobaczyli, zobaczcie, tu jest wyhaftowane Oceans Apart. O, widzicie, dobrze widzicie. Widzicie to? To jest wyhaftowane. Więc super, uwielbiam hafty na bluzach. One są o wiele bardziej trwałe niż takie na druki i w ogóle według mnie fajny design. To jest XS, ale jest rzeczywiście taka większa, więc fajnie w sumie. To jest ta bluza kangurka, ale zaraz wam, uja, ale zaraz wam pokażę fajną rzecz. To może jak założę, to wam pokażę, żebyście dobrze widzieli. I do tego mamy, zobaczcie, dresy, też takie czarne. I ogólnie one, te dwie rzeczy, tworzą ze sobą Charlie set. Właśnie taka bluza i dres, więc po prostu taki komplet dresiku. Wydaje mi się, że właśnie fajnie takie zróżnicowane te rzeczy, że mogę różne popatrzeć. I one mają też ten haft, tutaj mają logo na górze. O dobra, bo na mnie się ostrzyło, musiałam się schować. I tutaj taki duży właśnie haft, tak jak na bluzie, na nogawce. O dobra, git, dobrze widać. Na dole ściągane. O, na dole ściągane, czyli to co lubię w dresach. Na górze też jest ściągacz, ale jest też taki sznurek, dzięki któremu możemy sobie tutaj, wiecie, przyrównać. I to jest XS. I XS, ale myślę, że będą dobre. Zaraz zobaczymy, przymierzam. Dobra, słuchajcie, ogólnie szybka lekcja dresów. Ja, jak wiecie, umiem chodzić w dresach, dresy, życie po prostu. I teraz tak, wyróżniamy dresy eleganckie i domowe. Domowe przysłowiowo, które oczywiście wiadomo, że nosimy też poza domem, ale no wiadomo, że nie założymy ich na jakieś takie bardziej elegancką okazję. I teraz tak, ten dres nazywałabym dresem eleganckim. Chodzi mi o to, że ja się nauczyłam już kupować dresy, że zawsze jak je kupuję, są troszeczkę mniejsze niż chcę, żeby były za chwilę. Chodzi mi o to, że już wiele razy się nacięłam na to, że kupowałam dres elegancki, czyli taki, który ma zawsze wyglądać dobrze. Wiecie, słuchajcie, nie będzie to jakaś taka rozciągnięta, nie wiadomo, co jakiś namiot. I zawsze okazywało się, że on mi się później wyciągał. Bardzo. Też to świadczy o jakości, tak, to prawda, ale nie tylko, po prostu to jest też zwykły materiał, który, wiecie, jakby pracuje z nami, to jest normalne i ten dres jest, uważam, że idealny właśnie jak jest w trakcie zakupu. Czyli tak, rękawy fajne, są troszeczkę dłuższe, uwielbiam, żeby tak ręskać. Uwielbiam, to jest dla mnie najlepsza długość rękawa. Bluza jest ogólnie w mega dobrej jakości, nie miałam nigdy takiej bluzy dobrej jakości, beka, serio. Bo tak, materiał jest ogólnie dobry, ja sobie założyłam na ten top, co miałam przed chwilką. Kurde, przez to, że to jest czarne, to dobrze nie będziecie tego widzieć, widzicie, zlewa się wszystko. Mamy tutaj bluzę typu kangurka, chyba to się mówi, że są kieszenie i one się łączą w środku. Ale... No. Ludzie, a ty dzisiaj do pracy idziesz? Tak, 11, tak? No. Dobra, bo mi tata już mnie trochę rozproszył. W każdym razie jest normalnie taka górka, że się łączą tutaj ten. I zobaczcie, jest tu jeszcze taka malutka kieszonka. Musicie troszkę mi zaufać, bo boję się, że troszkę może tego nie być dobrze widać. Która się otwiera na magnes.
Czy wy to rozumiecie? Otwiera się i zamyka na magnes. I jest taka, że normalnie można wsadzić rękę. Tu można zmieścić duże rzeczy, na przykład można sobie włożyć, nie wiem, kasę, czy jakieś na siłownię, jakiś tam kluczyk, czy nawet telefon. No po prostu, zobaczcie, otwieramy, zamykamy i to się na magnes. I tak samo jest dokładnie w spodniach. Wiecie, jest taka normalnie jedna duża kieszeń. Kurde, problem, może wam to dobrze pokazać. Czekajcie. Chcę, żebyście to zobaczyli, bo to jest naprawdę mega. Może tutaj, bo wcześniej siedziałam. Patrzcie, jest normalnie kieszeń. I jest też taka mała tutaj, no, magnesik. No, nie no, to jest... Takiego rozwiązania jeszcze nie widziałam, serio. Wow, wow, wow. A, i jeszcze wam pokażę tutaj te dresy. Może w sumie tak będziecie lepiej widzieli. Zobaczcie, tak wyglądają. Są na mnie jak najbardziej dobre. Są teraz takie troszeczkę właśnie bardziej przyległe, dopasowane. O, dopasowane to jest dobre słowo. I to jest generalnie unisex, więc i dla chłopaka, i dla dziewczyny. Dlatego też warto brać troszkę mniejszy rozmiar, no bo przez to, że to jest takie uniwersalne, żeby było takie lepiej dopasowane, to rozmiar niżej najlepiej. Zostały nam 3 zestawy. Więc teraz tak. Zobaczcie taki w innym kolorze dla odmiany. To jest taki bordowy. No, bordowy, brązowy, coś takiego. On jest trochę podobny do tego materiału, który ten niebieski miał, ten biało-niebieski, ale nie do końca, bo zobaczcie, że te takie jakby paseczki są tylko w niektórych miejscach. Są tutaj na tym pasie i są takie jakby lampasy z nich zrobione też, z tych paseczków. O, reszta jest gładka. A, jeszcze tutaj na dole mamy też, o. I te spodnie też się wydają takie malutkie, jak ja mam w nie wejść, ale zobaczcie, jakie to jest rozciągliwe. I ten materiał jest też taki, jest taki dosyć lekki. I do tego mamy top. Spodobało mi się to, bo ten top jest taki trochę kwadratowy, jest, zobaczcie, taki inny. Czekajcie, bo ta metka też troszeczkę tutaj nam zmienia postać rzeczy, ale zobaczcie, on jest taki bardziej kwadratowy, widzicie to? Więc to mnie zaciekawiło i ten secik nazywa się Jeffy Set i tam było bardzo dużo kolorów do wyboru, bardzo dużo, więc jeżeli tylko wam się spodoba krój, a na przykład kolor byście chcieli inny, to tam jest mega dużo do wyboru, ale ja właśnie stwierdziłam, że postawiam coś takiego, bo ostatnio lubię brąz, a to jest taki niekosny brąz, brąz może wpadający w bordo, ciężko mi powiedzieć, słuchajcie. Okej, słuchajcie, założyłam już ten zestaw i powiem wam, że jestem w szoku, bo naprawdę ten top, niby jest taki, wiecie, top sportowy, a ma, no, taki krój, jak taki nietypowy top sportowy, mimo to, że jest zabudowany, ma też tą wolną przestrzeń pod pachami, co jest mega plusem, serio, bardzo, bardzo fajnie. No i zobaczcie, taki fajny, podoba mi się to mega, ten krój. Jest to coś innego i taki właśnie też bardziej na co dzień jest taki... Nie wiem, jak to powiedzieć, no ale ten krój jest taki inny. Teraz spodnie, co prawda, a on nie jest regulowany, ale też mi pasuje, więc tutaj jest git. Ogólnie mówię, ciężko, żeby te rzeczy nie podpasowały, bo po prostu są bardzo takie rozciągliwe, dopasowujące się, więc to jest spoko. Tutaj mamy ten pas, on jest właśnie marszczony i podoba mi się właśnie to, że tutaj na przykład mamy marszczenie, tu jest gładko, a tutaj znowu na nogach jest marszczenie, no i też nogawki są ok. I tak, teraz wam pokazuję dopasowanie z tyłu. One mają tutaj takie przeszycie, tak jak też tamte, poprzednie. W sensie przeszycie. Coś takiego. To nie jest przeszycie. I to trochę podkreśla chyba pośladki, tak mi się wydaje. Tak wygląda. I no, jestem zadowolona, fajnie, fajnie, fajnie. Ogólnie powiem wam tak, myślałam na początku, że może wybiorę faworyta z tych wszystkich zestawów, ale ciężko mi bardzo będzie i raczej tego nie zrobię, dlatego że też to wymaga testu. Ciężko by mi było bardzo teraz wybrać jeden zestaw, który mi się najbardziej podoba czy coś, jeszcze zresztą mamy przed sobą dwa. Dlatego, że ja bym to musiała też przetestować i wyjdzie mi to, myślę, że w praniu, z którego po prostu korzystam najczęściej, po który najczęściej i najchętniej sięgam. Okej, teraz coś innego, coś niespodziewanego, to się nazywa Dynamic Set. Tak jeszcze sprawdzę dla pewności, z tego co pamiętam. Czyli mamy Dynamic Set, składa się, słuchajcie, z spódniczki, zaraz wam ją pokażę. I z Beauty Top chyba? Tak, Beauty Top. Tak wygląda. On jest regulowany, ma cieniutkie ramionczka, ma tutaj taki napis z przodu. I jest, zobaczcie, tutaj taki bardzo cieniutki, ale ma wypełniacz, więc to jest taki, taka bardziej, nie wiem, bluzeczka, coś takiego. Fajny, fajny. A ten dół to mnie po prostu mega urzekł i stwierdziłam, że muszę to wypróbować. Słuchajcie, to jest jakby spódniczka, zobaczcie.
No tutaj też gdzieś logo się przewinęło. O tu. Jest tutaj fajnie taka ściągana na górze, ma ten pas. Nie tak szeroki jak spodnie, ale no tak dla porównania tyle różnicy, więc i tak dosyć szerokie, jak mam spódniczkę. Z tyłu jest napis Oceans Apart. I teraz co ciekawe, wydaje wam się, krótka spódniczka. A zobaczcie, to są spódniczka, spodenki, czyli coś, co lubię najbardziej. Pokażę wam to już na sobie, będzie najlepiej widać. Coś, co lubię najbardziej. No, słuchajcie, wiecie co? To jest dziwne może, ale marka Oceans Apart w moim przypadku może zawitać na melanżu. Dlatego, że taka spódniczka, coś właśnie, spódniczka, spodenki, to jest coś, co uwielbiam na imprezy. To jest tak wygodne i no mega, mega to jest rozwiązanie. Więc zaraz to przymierzę i to jest coś, co można dopasować totalnie do każdej stylizacji, wydaje mi się, że może to być i sportowo, i niesportowo, można to założyć nawet według mnie na siłkę i w ogóle to jest spoko też do tenisa. Ja dawno już nie grywałam, a czasem mi się zdarza, że grywam w tenisa, więc to już w ogóle też będzie idealne tenisa. Zakładam i wam się pokazuję. Okej, mam to już na sobie i zobaczcie, jaki to jest uroczy secik. Mega, mega fajnie. I teraz tak, jest to w ogóle wygodne, więc to jest super, bo to jest bardzo, no najważniejsze wiadomo zawsze. Ta góra, może zacznę jeszcze od góry, ona jest tutaj, ma ściąganie na dole, dzięki temu nam się nie podwija, totalnie jest taka, widzicie, że się trzyma, ale jest też luźniejsza, ale tutaj ma wypełniacz, więc wszystko się zgadza, jest regulowane, ale nie, co prawda nie regulowałam, założyłam tak od razu i jest okej. I ta spódniczka, no to już jest w ogóle mega. Mamy tak, tutaj się bardzo dobrze trzyma, jest ten pas, ja mam rozmiar S, mi się wydaje. Tu jest taka spódniczka, no wydaje się krótka, wiadomo, ale mamy pod spodem spodenki, także jest wszystko dobrze. Nie no, bardzo fajnie, serio jestem zadowolona i to naprawdę można, kurde, do każdej stylówki taką spódniczkę założyć na lato. Myślę, że idealna, naprawdę idealna. Trzymam się, odwrócę. Właściwie obrócę. No, i tak to wygląda. I teraz ostatni set. Przeniosę się. To jest coś z długim rękawem, bo stwierdziłam, że chcę to koniecznie też przetestować i w ogóle właśnie jaram się mega, że mam okazję przetestować i strasznie też dziękuję za zaufanie Oceans Apart, bo mogę przetestować różne bardzo rzeczy, takie właśnie od A do Z i to mi się podoba. A jeszcze tutaj pomiędzy pokażę wam czapkę, zobaczcie, czapeczka. Lol, słuchajcie, czapka, a ma tak miły materiał. Naprawdę jeszcze pięknie pachnie, wyrozowych takich nowych rzeczy. Ale ma tak miły materiał. Nie mogę po prostu, no nie mogę. I taka czarna. Ja ostatnio się nauczyłam chodzić w czapkach. Kiedyś nie chodziłam w czapkach, wiecie, bo byłam taka cool. A później się nauczyłam i stwierdziłam. Ja byłam nawet gotowa, jak jeździłam się do szkoły tramwajem, założyć czapkę i na to nauszniki. Serio. Dla mnie to było najważniejsze, żeby było cieplutko. Dobra, i ostatni zestaw to nazywa się Brandy Set Deluxe i mamy w nim trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest top, który zakładam pod spód, zaraz wam o co chodzi. I on jest właśnie taki spoko na pod spód, bo jest bardzo mięciutki, jest taki delikatny i taki właśnie bardzo zwykły. Tył ma taki. No, i teraz na to zakładamy bluzkę i tego właśnie mam ciekawa, bluzki z długim. Jest ona z tego materiału prążkowanego. Patrzcie, jak wygląda. O, dobrze, 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 ale się jaram, jak dobrze widać materiał. Ale super metki, mega. Dobrze, że nie są jakieś takie gówniane, które później strasznie kują. Ja nienawidzę metek ogólnie, więc fajnie, fajnie. I do tego są jeszcze spodnie. Te to już w ogóle wyglądają mega małe. Jezu, nie słuchajcie, czy ja się je nie zmieszczę, ale są rozciągliwe. Ale ja nie wiem, czy to może jest jakaś pomyłka w materiale, w sensie w druku, w sensie w produkcji. Ja nie wiem, może to nie powinno takie być, nie jak to wejdę, ale beka, zobaczcie, jakie one są mini. No dobra. I są inne niż... trochę inne niż tamte. Każde są troszeczkę inne. Czym się różnią? No i dobra, idę przymierzyć i wam się pokazuję. Dobra, słuchajcie, więc tak, ubrałam się w ten zestawik i tak, ogólnie ta bluzka bardzo fajna, wygodna. Szczerze,
Myślę, że moja ulubiona od teraz bluzka z długim rękawem. Ja w ogóle mało mam w sensie takich typowych bluzek z długim rękawem, więc fajnie. Jest bardzo uniwersalna, a pod spodem mam ten właśnie top. I tak, jeśli chodzi o te spodnie, weszło mnie, rozumiecie to, wow. I są one bardziej obcisłe niż wszystkie inne, zdecydowanie. I czuję różnicę, ale to jest ten sam rozmiar. No tak, ten sam, też S. Więc po prostu może takie są, to wam też mówię, zwróćcie na to uwagę, bo to jest, myślę, że ważna uwaga. Są dalej na mnie dobre, ale czuję, że po prostu są bardziej obcisłe, są bardziej jeszcze dopasowane i możliwe, że są też troszeczkę krótsze. No, ale pas mają też tutaj taki dopasowany dobrze, ale też nie ściska mnie za bardzo. Czekajcie, metka. Może patrzcie, brzuch. No i tak to wygląda. Fajnie, że właśnie to jest takie urozmaicone, chciałam powiedzieć. Mega się jaram. Na koniec jeszcze chciałam wam powiedzieć, żebyście zajrzeli sobie to właśnie do opisu, tak jak powiedziałam. Tam macie wszystkie linki, tak samo kod i tak dalej. Cieszę się, mogłam sama wypróbować i naprawdę przekonać się, że kurde, warte są te rzeczy. To nie są najtańsze rzeczy, to wiadomo. No to są dosyć drogie, jak na, wiecie, nie wiem, bluzkę czy coś, ale są takie inne i mają to, że wydaje mi się, że warto zainwestować właśnie w jeden na przykład taki porządny zestaw, bo sama też przerobiłam sporo tych sportowych zestawów ze względu właśnie na rurkę. Co prawda tutaj są trochę inne te rzeczy, bo na rurkę są takie konkretne, wiecie, spodenki i tak dalej, ale mówię na przykład o tych górach, no to w ogóle nie ma podjazdu tutaj jakościowo i tak dalej, więc wydaje mi się, że warto. Też zależy, jakie macie potrzeby, ale warto wziąć po prostu pod uwagę. Będę wam jeszcze dawała znać, jak to mi się sprawdzają. Dajcie znać, który zestaw jest waszym ulubionym. Jestem bardzo ciekawa, który według was jest po prostu najlepszy, bądź który wygląda lepiej na mnie, najlepiej na mnie, bo pokazałam się w nich, więc koniecznie mi powiedzcie. Jestem bardzo ciekawa, bo mi ciężko jest wybrać, a może wy będziecie mieć tak, że od razu wam się jeden spodoba najbardziej, albo stwierdzicie, że jakieś to w ogóle tragedia, ohydnie w nim wyglądam na przykład. No to mi napiszcie, jestem bardzo ciekawa waszej opinii i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!